Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze. Pierwsze wzmianki o początkach osadnictwa na terenach obecnej ziemi kozienickiej znajdują się już w kronice Gala Anonima z 1096 roku. Niespełna 400 lat później, 1 stycznia 1467 roku w Kozienicach urodził się przyszły król Polski, Zygmunt I Stary. A to zaledwie dwa fakty. Na ziemiach powiatu kozieńskiego odcisnęła się historia, zostawiając ślady nie tylko te monumentalne. Turyści odwiedzający gminę Garbatka-Letnisko, oprócz zabytków związanych z historią Polski, mogą też obejrzeć znajdujące się w północnej części Garbatki drewniane domy typu willowego. Zdecydowana większość z nich to wille wzniesione w okresie międzywojennym, głównie w latach 20., a ich cechą charakterystyczną są pięknie wykonane ganki, werandy i tarasy. Na wielu willach występuje typowy dla budownictwa letniskowego motyw słońca z promieniami. Symbolu m.in. nieskończoności nieba, początku, ognia, świata, wędrowca, sił aktywnych, który być może związany jest z dobrymi warunkami klimatycznymi. Niewielkie wahania temperatur, korzystne warunki solarne i wilgotnościowe przesądziły bowiem o letniskowym charakterze miejscowości, a dzięki rezerwatowi przyrody Krępiec i Puszczy Kozienickiej Garbatka wyróżnia się szczególnymi walorami mikroklimatycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Thank you.